Na MTP na razie jest pusto, jednak jutro o godzinie 13 tu na starcie biegu stanie 8 tysięcy biegaczy. Wings for Life wraca na ulicę Poznania po 2 latach przerwy spowodowanej koronawirusem. Jednak w międzyczasie bieg odbywał się, choć w innej formule. Przez 2 lata działaliśmy dzięki aplikacji mobilnej. To jest narzędzie, które umożliwia start w dowolnym miejscu na ziemi. I staraliśmy się też przenieść tą atmosferę biegu masowego w aplikacji. Wings for Life to bieg wyjątkowy i to z kilku powodów. To jest bieg światowy, dziejący się jednocześnie na całym świecie. W ubiegłym roku 180 tysięcy pobiegło w jednym momencie, co spowodowało, że to był największy bieg w historii globu. Niecodzienna jest także formuła biegu. Nie mamy określonego dystansu, to meta goni biegaczy. Każdy z uczestników zostanie dopadnięty przez ruchomą linię mety. Tą ruchomą linią mety będzie samochód prowadzony przez Adama Małysza, jednego z ambasadorów biegu. Przez pierwsze 2 lata biegłem, później udało mi się awansować, czyli zostać tą metą, która goni uczestników. Na początku było mi ciężko, bo nie mogłem sobie to wyobrazić, że pojedziemy z taką małą prędkością, gdy tempomat działa tam od 20 na godzinę, ale przy tych wszystkich systemach, które są i przy tym, jak widzimy, z jaką prędkością, gdzie mamy być, to jest na pewno duże ułatwienie. Biegacze, także ci, którzy dziś odbierali pakiety startowe, zazwyczaj stawiają sobie cel na ten bieg. Zakładają dystans, jaki chcą przebiec, zanim dogoni ich Małysz. Dziś pilnie studiowali trasę biegu. Tam jak jest 20, trochę więcej niż 20, no to półmaraton by się zrobić tam. 25-30 kilometrów, no tak dobrze się bawić. 10 kilometrów. Około 20 kilometrów. Najważniejsza jest jednak przede wszystkim dobra zabawa. Zdarza się tak, że czasem ktoś mówi: Adam, czemu już, a czasem jest, a czemu tak późno? Ale nie zdarzyło się, żeby ktoś nie był zadowolony i jakoś niepozytywnie nie odbierał całego tego biegu. Wydarzenie odbywa się pod hasłem "Biegniemy dla tych, którzy nie mogą", a to dlatego, że wszystkie pieniądze pozyskane z opłat startowych zostaną przekazane na rzecz fundacji, która finansuje badania nad rdzeniem kręgowym, co w przyszłości ma pomóc w leczeniu jego urazów. I choć lista startowa do poznańskiego biegu zamknęła się już w listopadzie, to nadal można wziąć udział w inicjatywie dzięki aplikacji mobilnej. Tu zapisy jeszcze trwają. Tak, one są cały czas otwarte i właściwie można się zapisywać nawet na godzinę przed startem, czyli jutro do południa, do 12, można podjąć tę decyzję, wejść na stronę, zakupić możliwość udziału w biegu z aplikacją. On kosztuje 70 zł. Organizacja biegu wiąże się z utrudnieniami dla zmotoryzowanych i pasażerów komunikacji miejskiej. ZTM Poznań wprowadzi czasowe zmiany tras tramwajów i autobusów. Zaczną one obowiązywać od niedzielnego południa. Zmienią się kursy linii tramwajowych numer 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 18. Jednocześnie na czas zamknięcia wlotów w ulicę Głogowską kursować ma linia numer 99. Wahadłowo na ulicy 28 czerwca 1956 roku. W kierunku Dębca na odcinku od ulicy Trauguta do pętli Dębiec PKM. Zmienią się także trasy wybranych linii autobusowych. Dotyczy to linii numer 145, 163, 164, 169, 171, 174, 176, 177, 179, 182, 184 i 191. Linia T2, autobus za tramwaj, będzie w niedzielę zawieszona. Czasowo zmienią się także trasy podmiejskich linii autobusowych numer 603, 729, 802, 803, 804, 811, 812 i 821. Organizatorzy biegu i ZTM zapewniają, że zrobią wszystko, by utrudnienia dla zmotoryzowanych i pasażerów komunikacji miejskiej były jutro jak najmniej dotkliwe. Wszędzie tam, gdzie ten samochód prowadzony przez Adama Małysza przejedzie już przez ulicę, ruch będzie wznawiany. Michał Mijalski, Puls Dnia.